Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 11 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Jak pamiętacie, ostatnio stoczyliśmy troszkę, co prawda irytującą walkę z Defir, ale ostatecznie udało nam się... Co się z tym padem dzieje? Udało nam się go ostatecznie pokonać. Udaliśmy się teraz kawałek dalej w głąb dżungli, gdzie według Ivy czeka na nas The End, więc będzie trzeba też na niego uważać. Snake co prawda trochę go nie docenia i trochę go lekceważy, no ale mimo wszystko musimy uważać, bo jest to podobno naprawdę bardzo groźny snajper mimo swojego bardzo podeszłego wieku. Dobra, no to co, no spróbujmy tu jakoś przejść. Ja na razie strażnika osobiście nie widzę, ale mimo wszystko no mamy tu te dwie kropki na sonarze, więc wolę jakoś za bardzo agresywnie się tu nie poruszać. To oczywiście zawsze mogą być jakieś tam żyjątka, ale mimo wszystko lepiej uważać. Dobra. No okej, spróbujemy sobie przejść tędy. Mamy wysoki kamuflaż, więc nie powinno być problemu. Dobra, i teraz ostrożnie. Czy mamy gdzieś tu faktycznie strażnika? Nie wiem, no na razie nikogo nie widzę, ale trzeba być naprawdę ostrożnym. A jest strażnik, patrzcie. O kurde, to jest pułapka. Ja pier... Milimetr, nie? Wy to widzicie? Milimetr, dosłownie. I bym wszedł w pułapkę. Milimetr. Jezus, co to miało być? Ej, osrałem się potężnie. Właśnie, czy ty żartujesz, że ty nie dostałeś wtedy w głowę? Jaja sobie robisz. No dobrze, także tak, tego mamy. I tu na razie wydaje się chyba względnie... Oj nie, nie wydaje się czysto. Dobra. Okej, mamy chyba względny spokój. Trochę się boję wstawać. No ale dobra, najważniejsze, że widzę, uśpiłem gościa z krótkofalówką, więc nawet jakby mnie ktoś zobaczył, to nie będą mogli zadzwonić, znaczy zadzwonić, wezwać wsparcia. Dobra, mamy kolejny tłumik do XM16-1. Akurat do tej broni tłumik mi zupełnie nie jest potrzebny, ale niech już będzie. Skoro dają, to biorę. Dobrze, i teoretycznie tam coś jeszcze jest, ale nie widzę, czy to jest strażnik. Cholera wie. Kurde, szczerze, wolę chyba nie ryzykować i po prostu przejść dalej. Tylko właśnie, teraz pytanie kluczowe. Snake, co ty robisz? To wiesz, tu... Ej, nie kręcimy tyle dysku do Spin Me Around, tylko czekaj. Mapa, moment. Bo my możemy udać się w zasadzie w dwie strony. No i teraz pytanie, w którą się udać. Mówię, nie chcę tutaj wstawać, bo nie wiem, czy ta kropka to nie był strażnik. I on może mnie w każdej chwili zauważyć. Tu kolejna pułapka. Trzeba uważać. Jak macie problem z wykrywaniem pułapek, to polecam osobiście okulary termowizyjne. One bardzo pomagają. No tak, tylko że tu robię pętlę. Dobra, możemy spróbować wstać. No względnie nic się nie dzieje. Tylko teraz poczekajcie, gdzie jest przejście do kolejnej lokacji, bo trochę się zgubiłem. No jest tam kawałek dalej, dobra. Okej, poczekajcie, bo tu mamy jakieś dwie kropki, najprawdopodobniej jakieś zwierzaki. Ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ale tak, faktycznie chodzi o zwierzaki. W ogóle może zjedzmy coś. Tak, a propos zwierząt, może zjedzmy sobie te węże, żeby one nam się nie... Chciałem powiedzieć, nie przeterminowały. Chciałem powiedzieć, żeby ten... Żeby się nam nie zepsuło żarciem. A, to ptaki po prostu, okej. Chociaż tutaj może być strażnik w sumie. No, uwaga. Ale nie, chyba nie. Dobra. Na spokojnie, przeczołgajmy się dalej. No teoretycznie sonar nic mi nie wykrywa, ale boję się wstać, szczerze mówiąc. Ja wolę jednak naprawdę zachować
ostrożność w tej grze, no bo już i tak kilka razy zostałem w dosyć idiotyczny sposób wykryty, aż mi trochę głupio. Jeśli mam być szczery, oho! Zwróćcie uwagę, ile kropek. No teraz też cholera wie, czy to są przeciwnicy, czy to są zwierzaki. No na razie zbytnio nie widzę. O kurde! Dobra, śpi słodko, pozdrawiam. Dobra. Okej, ci dwaj uśpieni, ale nie wiadomo, czy kogoś jeszcze tu nie ma. Bezpośrednio tutaj chyba nie. Dobra, ja spróbuję ich... Tam jest kurde pułapka, zwróćcie uwagę. Dobra, ja spróbuję ich przeciągnąć tutaj. Cholera. Serio? Serio? Ja pierniczę. I co, on jest zabity? Szlak by to. Naprawdę... Cholerna pułapka, no kurde, zobaczcie, no wszędzie trzeba uważać, no. Ja pierdzielę, mamy teraz rozcięcie dosyć głębokie. Ajajaj. Czekajcie, co tu jeszcze muszę zrobić? Krwawienie, to pewnie scyptik nałożyć, tak, dobra. Kurde, co to w ogóle było, no. I zabiłem kolejnego gościa przypadkiem, ja pierdzielę. To już chyba drugi. Niedobrze. Naprawdę niedobrze. Kurde, masakra. Ale podoba mi się to strasznie w tej grze, że naprawdę na każdy krok trzeba uważać. No to jest dosłownie symulator komandosa. I naprawdę bardzo mi się to podoba. Okej, naboje do kałacha przydadzą mi się. Po ostatnich perypetiach z Defirem. Ja się lepiej położę, powiem wam szczerze, bo naprawdę, kurde... Będę się czuł bezpieczniej po prostu. Jak to się prezentuje na mapie? Tam jest niby jakieś przejście, ale tam w zasadzie widziałem jedynie pułapkę. Nie wiem, czy coś jeszcze tam jest. No tu przed nami niby nic nie ma. I tu mamy przejście do kolejnej lokacji. To jest chyba jedno i to samo przejście, więc spoko, możemy przejść tutaj. Oho, i mamy scenkę. I beg of you, grant me the strength to take this final prey. Let me linger in this world just a little longer. I have already slept enough for one lifetime. Enough for an eternity. You have my thanks. I have to thank you for waking me. If you hadn't shown up, my sleep would have been eternal. Snake, I am the end.
I am here to send you to your ultimate fate. You'll make a fine quarry for my final hunt. Sniper you were talking about. That's the end. He's a legend, known as the father of sniping. I've got experience sniping in urban and marine environments. What about the forest? Never. I see. Well, that forest is divided into three areas, a river, a plateau, and a clearing. He should be lying in wait for you in one of those places. Sounds like this may take a while. It'll be a test of endurance. Be careful, though. From what I've heard, the End has an almost supernatural knack for camouflaging himself. So, whoever moves first loses. This guy's over 100 years old, though, so I should have the advantage in terms of stamina. I wouldn't be so sure if I were you. Why's that? I've heard that his body is photosynthetic, like a plant. What is he, some kind of monster? On top of that, he can speak to the forest, too. So in other words, he knows it inside out. Uh-huh. But he doesn't know you. I'm sure you can beat him. Don't worry. I intend to. I tutaj, moi drodzy, mamy jedną z najbardziej kultowych walk z bossami w historii gier wideo. I to nie tylko dlatego, że tutaj nie będzie w ogóle pojedynku snajperskiego. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest w ogóle totalny spokój podczas tej walki. Po prostu chodzi o to, że my teraz musimy The Enda szukać. Najzwyczajniej w świecie. Las jest podzielony na 3 strefy. Na jedną, w której aktualnie jesteśmy, jeszcze 2. Wow. On jest tam skubany. Dobra, ostrożniej. Musimy teraz właśnie szybko się do niego dostać. Tylko tak, żeby oczywiście nie oberwać. Dobra, i teraz mam nadzieję, że ja do dobrej lokacji idę. Zaraz zobaczymy. Bo generalnie musimy się teraz dostać właśnie tam na górę. I ogólnie, moi drodzy, walka jest, jak widzicie, oazą spokoju wręcz. Tu się nic nie dzieje. Naprawdę. I do złej lokacji chyba wszedłem. Chyba że tędy przejdziemy naokoło. Tu się naprawdę nic dosłownie nie dzieje. No zwróćcie uwagę, chyba dobrze wszedłem. Zwróćcie uwagę, że ja po prostu idę spokojnie i szukam The Enda. I... cała walka na tym polega. To nie jest pojedynek snajperski. I powiem wam, że strasznie mi to urzekło i... chodzi też o to, że... może ja w sumie założę ten tłumik. I chodzi też o to, że... właśnie... O! W ogóle poczekajcie, bo mi strasznie wytrzymałość spada, coś jest nie tak. No właśnie. Musimy nożem wyjąć, właśnie, to coś tak czułem. Gdzie jest ten The End, kurde? On był chyba gdzieś tutaj bardziej. Może jeszcze coś zjem sobie szybko. No, więc cała walka tak naprawdę właśnie będzie polegać na tym, żeby go po prostu szukać w tych strefach. I powiem wam jeszcze... o kurde. Ten snake to... ten wąż, widzę, mega snake'owi nie smakuje. I co jeszcze chciałem powiedzieć? Że tak naprawdę... jest jeszcze kilka ciekawostek związanych z tą walką. Otóż, po pierwsze, jeśli na przykład, kurde, gdzie on jest teraz? On chyba był tutaj, co nie? Tak mi się coś kojarzy. Kurde, weź go znajdź teraz. Nie widzę go totalnie. Nie wiem, gdzie on jest, serio. Wydaje mi się, że ja chyba wcześniej wlazłem do innej lokacji, do złej. No dobra, to sobie trochę pobiegamy. No generalnie ta walka, tak jak też Iwa powiedziała, to będzie taki test wytrzymałości po prostu. Wiecie, on nie był tu... o właśnie. O kurde. Dobra, coś dostał. Tylko niestety... ajaj. Niestety źle się do niego podkradłem, teraz musimy szybko za nim biec.
No i tak właśnie cała walka będzie wyglądać. Jeszcze właśnie propos ciekawostek związanych z walką. Do The Enda w ogóle zwróćcie uwagę, że właśnie bardzo trudno jest się... O! I teraz ciekawostka, właśnie. Jeśli podejdziemy do The Enda spokojnie i w niego wymierzymy... Kurde, no patrzcie, no nie da się podejść do niego, no. Masakra. On gdzieś chyba tutaj pobiegł, co? Tak mi się wydaje. Bo generalnie jest taka opcja, żeby uzyskać kamuflaż od The Enda, ale to trzeba, powiem wam, tak cholernie ostrożnie zrobić, naprawdę, bo trzeba do niego podejść totalnie po cichu, żeby on nas zupełnie nie wykrył. Czekajcie, muszę sobie wyjąć zaś igłę. Dobra. O kurde, mi się żarcie kończy, niedobrze. Dobra, w sumie zdajemy ten tłumik chyba. Gdzie on w tym momencie poszedł? No, ta walka tak właśnie wygląda, że musimy po prostu się nawzajem szukać. Jeszcze tak, ciekawostki propos tej walki. Przykładowo, jeśli walka z The End by się rozpoczęła i ja bym wyłączył konsolę i nie włączyłbym jej przez tydzień, to The End by mnie postrzelił i trafiłbym do więzienia. To taka kolejna ciekawostka. Dalej. Jeśli byśmy rozpoczęli walkę i wyłączyłbym konsolę i poczekałbym 2 tygodnie z kolei, to po tych 2 tygodniach The End po prostu umarłby ze starości. Nie doczekałby się na walkę i po prostu by umarł, więc jeśli komuś się nie chce... Oho. Więc jeśli komuś się nie chce pojedynkować z The Endem, to wystarczy właśnie po prostu zrobić tak, że... czy on jest tutaj? Nie. Kurde, nie wiem gdzie on jest niestety. To jest naprawdę mistrz kamuflażu totalny. Dobrze, może pójdziemy tutaj w tą stronę. Może go znajdziemy. Nie, więc jeśli wam się na przykład nie chce pojedynkować z... Chyba go widzę, czy nie? Nie, nie widzę go. Więc jeśli wam się na przykład nie chce pojedynkować z The Endem, to polecam wyłączyć konsolę na 2 tygodnie i wtedy walka przejdzie się sama, bo The End po prostu umrze ze starości. To jest też mega ciekawe. Cała walka jest naprawdę, no, jedną z najbardziej oryginalnych walk chyba w historii gier wideo. No nie wiem, czy ja widziałem kiedyś bardziej oryginalną walkę z bossem, naprawdę. Dobrze, i teraz musimy Skubańca poszukać, no ja naprawdę nie wiem, gdzie on jest. Kurde, jego naprawdę jest strasznie ciężko dostrzec. Ale dobra, bo on do mnie strzelał chyba gdzieś z tamtej lokacji, kurde. No powiem wam tak, ta walka może naprawdę bardzo, bardzo długo potrwać. I żeby też zebrać kamuflaż z The Enda, to właśnie to co mówiłem, trzeba... Czy ja znowu dostałem? Nie, nie dostałem. I żeby zebrać właśnie też kamuflaż z The Enda, no to trzeba zrobić tak, żeby podkraść się do niego, ale tak, żeby on w ogóle nas nie usłyszał. A to jest, powiem wam, cholernie trudne i nie wiem, czy mi się uda uzyskać kamuflaż właśnie z The Enda, bo... No naprawdę bardzo trudno jest to zrobić. Mówię, do niego trzeba idealnie wręcz podejść. Bez wykrycia i wtedy wycelować w niego pistoletem. Jak to zrobimy? Czy jego przypadkiem nie ma tutaj? Nie. I jak to zrobimy, to wtedy on będzie się... To wtedy on będzie miał takie, what? Podkradłeś się do mnie? Jak ty to niby zrobiłeś? I wtedy nam wyrzuci właśnie swój kamuflaż. Tylko mówię, nie wiem, czy mi się to uda wam pokazać, bo jest to bardzo trudne do zrealizowania, serio. Do niego niemalże nie da się podkraść. No kurde, no nie widzę Skubańca, no. Nie wiem, jakiś protip czy coś? Kurde, no zupełnie nic. Totalnie go nie widzę, ale możemy sobie tego królika ubić. Bo jednak żarcia mi się trochę przyda. Ale zwróćcie też uwagę, że The Endowi spada wytrzymałość ciągle. Co prawda powoli, ale spada. Ja oczywiście chcę go ubić w ten sposób, żeby... strzałkami usypiającymi. Ale no nie wiem, no... Kurde, ani on do mnie nie strzela, ani ja nie widzę jego. No ta walka może się bardzo przedłużyć i wcale się zresztą nie zdziwię, jeśli tak będzie. Bo widzicie, to nie jest tyle trudna walka, bo ona w ogóle nie jest trudna. Tylko tu chodzi właśnie o to, że trzeba go umieć znaleźć. I trzeba być naprawdę, no, zajebiście spostrzegawczym wręcz. Bo ja naprawdę mam problem, no nie widzę gościa.
Nie wiem, kurczę, naprawdę, nie mogę go znaleźć. Nie wiem, no sonar mi zbytnio nie podpowie. Gdzieś tam na górze go nie widzę. On nawet do mnie nie strzela, co ciekawe, także... także on chyba też mnie jakoś totalnie zgubił. Nie wiem, kurczę, próbuję go znaleźć i coś mi naprawdę nie idzie. Nie wiem, może nie w tej lokacji, kurde. No, więc generalnie tak wygląda walka. Jedni uznają, że to jest totalna stypa, im się to nie podoba. Dla drugich jest to klimatyczne, na przykład dla mnie. Ale nie widzę go naprawdę. O kurde. Skąd? Nie wiem, nie widzę gościa. Ajajaj. No jakby strzał gdzieś stąd pada. Ale gdzie to jest dokładnie? Nie wiem. Jakby tam z góry? Kurde, no nie widzę, naprawdę. Tam chyba jest. Tak, dobra, widzę. Dobra. Okej, dziabnęliśmy go ładnie to z dystansu, co w ogóle jeszcze lepiej. Bo dosyć ciężko też jest to zrobić. No i pytanie, czy on się ruszy. Ja nie wiem, czy on tam sobie kurde zasnął, czy co. Też ciężko stwierdzić, ale z tej strony chyba do niego nie podejdę. Musimy wejść do tej lokacji, która była koło tej góry. To było tutaj. I musimy tam się na górę dostać, bo inaczej go chyba nie znajdę. No dobrze, no trochę paska mu już zbiliśmy. Ja nie będę staruszka, do staruszka oczywiście naparzać za K47 czy czegoś takiego, bo mi go szkoda. No i też chciałbym go ubić po prostu strzałkami usypiającymi po prostu. Amunicji mam wystarczająco, wydaje mi się. Najgorzej jest go właśnie znaleźć. Jak już to zrobimy, to już walka jest prosta. Tylko też trzeba przyznać, że naprawdę łatwo jest go stracić z oczu. No bo on skubany naprawdę tak się dobrze kamufluje, że to jest aż niemożliwe. Nie wiem, być może tutaj teraz jest? No niekoniecznie chyba. No dobra, także ruszajmy dalej. No tyle właśnie, tak jak Snake mówił w rozmowie z Ivą, że ma o tyle przewagę, że jest właśnie dużo młodszy i może po prostu biegać. A The End mimo wszystko no musi ciągle leżeć, chociaż trzeba przyznać, że dziarsko się rusza, kiedy przed nami ucieka. Tutaj mi sonar nic nie wykrywa. No i właśnie, on wcześniej siedział tutaj. Tylko, że no stąd już na pewno uciekł. Tylko pytanie, gdzie on w zasadzie uciekł? W ogóle mi się wydaje, czy mu się odnowiła wytrzymałość troszeczkę? Nie no, chyba nie. Nie. Spadła mu chyba wręcz. No ale weź go kurde znajdź teraz, no. Ewentualnie mogę użyć lornetki, to jest też w sumie nie najgłupsza myśl, ale... No gdzie ja miałbym się patrzeć tą lornetką w zasadzie? Nie wiem, naprawdę nie wiem, no ciężko jest znaleźć gościa. Chyba słyszałem jego oddychanie, czy mi się wydawało? Tak to brzmiało mniej więcej. Może jakbym udał się tu na górę? Może on gdzieś tutaj jest? No bo słyszałem jakby oddech jego. Albo mi się tylko wydawało. Nie wiem, no sonar mi nic nie wykrywa. A on też ani do mnie nie strzela. Nie wiem, no nic się nie dzieje, kurde.
Ale królika mogę ubić. Im więcej żarcia, tym lepiej, bo skoro on nam faktycznie... No kurde, królik, chodź tu. Bo skoro on nam faktycznie zabiera staminę, to lepiej mieć dużo tego jedzenia. No ale no nie widzę gościa za cholerę. O! No i pytanie, skąd on strzelał? Ej, no kurde, gdzie on jest? Nie wiem, ciężko jest go zobaczyć, naprawdę. On strzelał do mnie, jak byłem tutaj, tak? Nie wiem, chcę go ewentualnie sprowokować do strzału, ale coś mi nie wychodzi. Strzelił do mnie jednorazowo i tyle. Kurde. Nie wiem, no mam problem, żeby go znaleźć. No gdzie ty, stary, jesteś? Stary, dosłownie stary. Nie wiem, jakby w tym miejscu może? Nie, no chyba nie. Kurde, no ja nie wiem, skąd on do mnie strzelał, poważnie. Nie wiem, mogę spróbować wyjść bardziej na środek. No ale tutaj ewidentnie nic się nie dzieje. Kurde, no. No bez kitu, no gdzie on się kitra? No ta walka może naprawdę bardzo długo potrwać. Trzeba przyznać. Ale ma swój urok, serio. Naprawdę ta walka mi się tak podoba. Bo to w ogóle nie odczuwa się tak, jakby to była walka z bossem. Jest w tym jakiś geniusz, trzeba przyznać. To żarcie mi się naprawdę sporo przyda. No ale gdzie on jest, skubany, no? Nie wiem, naprawdę nie wiem. No nie mogę wypatrzyć dziada. A mówię, on też do mnie jakoś specjalnie nie strzela. I też ciężko mi stwierdzić na tej podstawie, gdzie on jest, skoro, no wiecie, snajper do mnie nie strzela, to ciężko go znaleźć. Nie wiem, jakby tutaj? Ja wyszedłem z lokacji walki z bossem. Tak, wyszedłem z lokacji walki z bossem. Pozdrawiam serdecznie. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy mu się życie zresetuje. Jak tak, to się zesram ze śmiechu chyba. No dobra, nie, przywitał nas tylko z powrotem, okej. Ale gdzie ty jesteś, no? Kurczę, no nie mogę typa totalnie znaleźć, no. No stary, pokaż się. Weź, nie wiem, strzel czy coś. No zarycz, no. No ja cię pierdzielę. No nie mogę, no. Ja powiem wam, że chyba nie będę się starał od niego uzyskać kamuflażu, bo to będzie naprawdę trudne, jedynie chciałbym go ubić po prostu. Dobra, to Snake'owi smakuje. Ten królik, ale no kurde, no gdzie jest ten The End? Bo zaraz The End to będzie dla mnie. Bo zaraz nie wytrzymie. No gdzie on jest, do cholery jasnej, no? No bez żartów. Chłopie, no wiesz, że się pokaż. Nie wiem, no on powinien być gdzieś na jakichś górkach teoretycznie. Może tutaj. Nie, no chyba nie. Nie, no już sam nie wiem, no. Słyszałem jego oddech. Bez kitu. Słyszałem jego oddech. Ale tutaj go nie ma. Noż kurde... Nie wiem, no. Ale on też mógłby do mnie strzelić czy coś, no bo tak to naprawdę będziemy się jeszcze pół godziny szukać.
żeby tam. Nie, chyba nie. No nie wiem, no. A najgorzej, że on nawet nie chce właśnie do mnie strzelić. Nie mogę go w ogóle znaleźć. Jakby wiecie, jakby on strzelał chociaż do mnie, to miałbym wskazówkę jakąś. A tak to zupełnie nic. Nie wiem, może tutaj spróbujmy? Kurde, nie wiem, no jest to specyficzna walka. Ale ja pierdzielę, no żebym go aż tyle szukał? Nie, mu zaraz wytrzymałość spadnie do zera i nie będę musiał go w ogóle bić. No panie The End, no strzel. No jo ciechyca, no nie wytrzymam zaraz, no stary, gdzie ty jesteś? Zobaczcie, jakie mu już wytrzymałość spadła. Niedługo bez kitu będzie tak, że ta walka mi się tak przedłuży, że on w końcu umrze. Bo za długo będzie mnie szukać. To jest też jakiś pomysł na walkę. Tylko, że... No można to przejść na miliard sposobów, naprawdę. Tylko kurde, no... Ale naprawdę przydałoby się go znaleźć, no, bo nie chcę tak biegać w kółko nieustannie. Ale on nawet nie chce do mnie strzelić, no. Nic. O! Dobra, szybko biegnijmy za nim. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kurde, stary, no wracaj. O, dobra. Okej, pięknie. Dobra, i szybko za nim teraz. Rura, rura, rura. Lecimy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, ty stary dziadu. Dobra, i on niestety teraz nam wybiegnie do innej lokacji, ale pobiegł gdzieś w prawo. Dobra, kurde, ja pierniczę, ale nie no, walka jest świetna, serio. Dla niektórych mówię, niektórzy mogą to uznać za stypę totalną, mi się bardzo podoba. No i on pobiegł gdzieś w tą stronę. Oho? Nie wiem, czy jego nie ma... No i patrzcie, usłyszał mnie skubany, no. I've got a present for you. Kurde, no co za stary dziad, no. Dobra, zmęcz się, zmęcz się, zmęcz się. Dawaj, spocisz się kiedyś? No dawaj, spoć się, stary. No się nie poci w ogóle, no. Kurde, Snake, wstawaj. Gdzie on jest? Nie widzę go. Tam. Dobra. Kurde, chodź tu, stary. No nie przedłużaj agonii swojej. No i on pobiegł chyba do innej lokacji. Chyba w tą stronę. Poczekajcie. Ja tylko się wyleczę, bo on mnie niestety trafił, dobra. Ja pierniczę. No trochę się ta walka dłuży, myślałem, że mi to sprawniej pójdzie, szczerze mówiąc. No i teraz zaś pytanie, gdzie on się schował. Warto używać sonara oczywiście. Ale dobra, tutaj chyba nie. Być może tu? Nie, już bym miał wykrzyknik, że mnie wykrył. No dobra, to zaś się bawimy w szukanie w takim razie. Niestety go tam wcześniej nie udało mi się trafić. Nie wiem, może wystawię mu się na ostrzał, ale... No tutaj go chyba nie ma, wydaje mi się, żeby już do mnie strzelał. Kurde no. Masakra z tą walką, naprawdę. Ale mówię, mi się mega podoba. Jest to na pewno jedna z, no, najbardziej oryginalnych walk, jakie widziałem w grach kiedykolwiek.
Jeśli chodzi o bossów, oczywiście. Oho, on jest chyba tutaj. Jak to wygląda? Poczekajcie, bo ja w ogóle właśnie nie wchodziłem jeszcze ani razu do tego bunkra. Możemy zobaczyć, co tu jest. O właśnie, proszę bardzo, mamy tu snajperkę. Także spoczko. No tylko tak, snajperka to jedno, ale gdzie jest the end? Nie wiem, może on gdzieś tam jest? Bo tutaj chyba nie, tutaj mi się ta papuga pokazuje. Kurde. Teoretycznie mogę go poszukać celownikiem snajperskim, ale powiem wam, że to też jest ciężkie i niezbyt to dobrze działa. Staram się patrzeć, gdzie mi sonar pokazuje, wiecie, pojedyncze kropki, bo jest wysoce prawdopodobne, że to będzie właśnie the end. Ale no, coś go nie widzę. Kurde, no nie mogę skubańca znaleźć. Dobra, może zajmiemy się tym królikiem? Dobra. Chociaż i tak uważam, że ta walka nie idzie mi wcale tak najgorzej. Niektórzy to naprawdę się strasznie tu męczą. Nie wiem, no wystawiam się na ostrzał, ale nie dostaję w ogóle nic. Kurde, no. Nie wiem, musielibyśmy wejść na jakiś wyższy punkt chyba. Bo stąd to mi też średnio zobaczyć. Nie wiem, zjedzmy sobie coś na szybko. Najlepiej te króliki wpierdzielajmy. Bo one dużo snajkowi generują, regenerują wytrzymałości oraz łatwo na nie się tu poluje. Ale gdzie jest ten skubany stary dziad? No i mu już tak spadła wytrzymałość. Mam wrażenie, że przez leżenie i czekanie na mnie mu więcej spadło niż ja mu zabrałem z pistoletu, serio. Nie, tutaj to go raczej... On ma jakieś konkretne spoty swoje oczywiście, oskryptowane. Ale i tak go ciężko w nich znaleźć. Trzeba szukać w trawie oczywiście. Nie wiem, tutaj? Nie, tu już bym nie zauważył. Ja cię pierdzielę, no. Tutaj też nic. O! Kurde, zawsze mi się wydaje, że ta kreska na drzewie to jest... Tędy nie przejdziemy. Że ta kreska na drzewie to jest karabin the end, ale nie no, to by było też bez sensu, jakbym tu celował. No ale z dalszej perspektywy tak to trochę wygląda. O! Nie, to jest ten... Ten zwierzaczek śmieszny. Nie wiem, w sumie to jest koza? Koza. Ja pierniczę, no nie widzę. No nie widzę po prostu gościa totalnie, nie? A nie chcę robić cięcia, bo chcę wam pokazać, jak ta walka faktycznie wygląda w praktyce. Nie wiem, tu mi zupełnie nic sonar nie wykrywa. No ja pierdzielę. A może w tą stronę? Może gdzieś tutaj siedzi skitrany? No też nie, no kurde. Ja nie znam niestety jego spotów, bo wiecie, no grę przeszedłem jednak tylko raz. Więc no wiadomo też, że nie jestem jakimś wielkim ekspertem od niej. Ale kurde, no mi się wydaje, że mi ta walka chyba nie szła aż tak długo, kiedy grałem samemu. Nie wiem, no... Mówię, teoretycznie można poszukać the enda celownikiem snajperskim, ale... no nie jest to też najlepsza metoda, bo gościa jest naprawdę bardzo trudno zauważyć, serio. On się tak kamufluje, że to jest nie do opisania. Nie wiem, tu jest ta papuga z królikiem. To raczej nie to. Nie no, kurde, już sam nie wiem, może mapa mi coś podpowie. Nie wiem, no teoretycznie mogę gdzieś w ogóle tam się jeszcze udać. A my tu mamy zaznaczone punkty snajperskie, the enda. A bez kitu, naprawdę? Jest to na mapie zaznaczone? Ja nie miałem o tym pojęcia. Serio.
O kurde, ale to zaraz mnie zaskoczyło. A ja nie sądziłem, że to jest pozaznaczane. Ej, no to panie. O! Dobra, chyba jest tam. Dobra, wiem gdzie on jest, ale... Nie wiem, czy dam radę go trafić. Nie wiem, czy on dostał, czy nie. Kurde, nie widzę go. Może użyjmy gogli termicznych, to by nie było głupie. Tylko nie mam ich tu wyposażonych, czekajcie. Plecak, gogle termiczne. Kurde, nie mogę z tą walką, ale naprawdę tak mi się podoba. Dobra. O kurde, nie, moment, bo ja się gubię, czekaj. Gdzie ja muszę strzelić? Tamten punkt. Oho, coś mi chyba wypadło tam. Tylko niezbyt wiem co. Musimy się tam dostać jakoś na górę. Tylko pytanie, którędy się tam dostać na górę? Kurde, ja pierdzielę. Nie wiem, no wydaje mi się, że go... Czekajcie, jak to wygląda na mapie? Jeszcze jedna rzecz, wyleczmy się. Dobra. Jak to się tu prezentuje? No właśnie, ja bym się chciał tu dostać na górę. Na ten punkt snajperski. Nie wiem, czy ja go trafiłem, chociaż raz, wydaje mi się, że raz go trafiłem. Ja bym chciał się dostać właśnie tutaj. Nie tak. No i możliwe, że on tu dalej siedzi. Mi jakby coś wypadło? Nie, chyba nie. Kurde, no słyszę jego oddech. Nie wiem, no gdzieś tu musi być niedaleko, wydaje mi się. Ja pierniczę, ile szukania. Nie ma tak jak poświęcić tyle odcinka na szukanie przeciwnika. No ale cóż, tak jak mówię, no jest to walka z bossem, więc... Nie będę żadnych cięć tutaj robić. Kurde, nie, no ja nie wiem, serio. Gdzie on może być w tym momencie? Bo tak, ja jestem tutaj w tym punkcie snajperskim. Mamy tu jeszcze jakieś kolejne dwa punkty. Nie wiem, może się wrócę? Nie wiem, no ciężko mi go znaleźć, serio. Nie mogę za cholerę gościa wytropić. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie on mógł uciec. Może pójdziemy tutaj tym razem? No trochę się trzeba w to pobawić, ale mnie jakoś satysfakcjonuje ta walka, naprawdę. O! Kurde! No co to było, halo? Nie no, chłop mnie przesunął po prostu jak cegłę, nie? Ja pierdzielę, co to miało być? Ajajaj, no już jest blisko, naprawdę. On tam chyba gdzieś uciekł. Dobra, pięknie, mamy to. No, trochę bieganiny, ale się udało.
Spirits of the forest, I thank you. The boss would be proud of you. The time has come for a younger generation to rise. I've been wandering for more than a century, and now my journey comes to a close. What a splendid way to end it all. I have no regrets. I can return to the Forum Arla. No i okej, otworzyło nam się, moi drodzy, przejście i tam teraz musimy się właśnie udać. Ja sobie tylko zerknę na mapkę, gdzie to jest. Dobra, czyli musimy przejść tędy, okej. No i cóż, no, Falgas The End, tak jak mówię, mi osobiście mega się podoba, wymaga dużo cierpliwości, ale jest niezwykle satysfakcjonująca moim zdaniem i jest to jedna z najbardziej unikatowych, niekonwencjonalnych walk, jakie tak naprawdę widziałem w grach ever. I no urzeka mnie bardzo, muszę przyznać, ten pojedynek, serio. No jeden z lepszych, jakie widziałem. A naprawdę grałem już w dużo gier w swoim życiu, widziałem wiele walk z bossami. I ta jest jedną z najbardziej urzekających, serio. Dobra, i trafiliśmy w końcu do tego tunelu. Ale moi drodzy, myślę, że tu możemy zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się, mam nadzieję, że jutro w kolejnym odcinku z Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Na razie.